Ale dałem czadu ostatnim razem, gdy pokazywałem rozmowę z Geraldyną, gdy okaże się, że zawaliliśmy zadanie z kupcem, a już nie pogadałem z Tricksterem. Dobrze, że Wingard mi przypomniał. Признайтесь, страшно, наверное, было в поселение возвращаться после того, как самородок не нашли. Страшно или нет, неважно. Дело у нас тут есть, вот и вернулись. Ах, ну раз дело, тогда все понятно. И что же это за дело у вас такое? Мы разыскиваем мага, друга Бриссена. А лесовики сказали, что Бриссен должен быть в этом поселении. Ну, предположим, лесовики вас не обманули. Вот найдете вы мага, а дальше что делать будете? Ну, попросим его помочь нам. А вдруг у него свои дела есть? И ему не досуг еще и вашими проблемами заниматься. Что делать будете? У Кель складывается такое впечатление, что ты хочешь совет дать. Ну так давай, выкладывай, не стесняйся. Верно мыслишь, детка. Мне достоверно известно, что мага очень интересует элементали льда из района рудников. Так вот, я на вашем месте помог бы ему в исследовании. Впрочем, это ваше дело. Можете его и тут подождать. Да-да, спасибо за совет. Но не смей меня больше деткой называть. No i w ten sposób właśnie otrzymujemy to zadanie z tymi żywiołami lodu nie od Sfera, tylko od Trickstera. Ale dobra, wracajmy tam, gdzie byliśmy. Dobra, jesteśmy już tam, gdzie mieliśmy być i ludzie Lasu Niebieskiego Kronu mieszkają tutaj sobie i trzeba tą strzałkę zdobyć, aby zdobyć łaskę gubernatora. Ostatnio właśnie chciałem tutaj wejść i były te brama zamknięta. Brama była zamknięta i nie dało jej się otworzyć, a teraz w ten sposób, jak widać, odgałęziamy gałęzie i możemy zabijać ludzi lasu. Ach, ma nasze ulubione zajęcie. Jak już widzę, że ci ludzie lasu, że ten klan ludzi lasu jest raczej słaby i będą schodzić na jeden cios. I o, proszę bardzo, to jest coś niesamowitego. Ci ludzie są dość słabi, a mimo wszystko wypada z nich stal. Wreszcie, wreszcie zrobię sobie lepszą broń. I być może zbroję, bo do broni jestem pewien, że na pewno mi się przyda, ale czy lepszą zbroję będę robił, no nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jak będzie mi pomagała, bo na pewno muszę muszę sobie... troszkę zgubiłem wątek, ale okej. A, właśnie, już wiem. Nie sądzę, żeby tutaj na Ingos był jeszcze jakiś lepszy metal od stali, czyli tam mitryl, czy co oni tam sobie wymyślą. Więc po prostu... Więc po prostu myślę, że daruję sobie wszystkie... Daruję sobie dalsze czekanie na lepszy metal. I proszę bardzo, bardzo dużo doświadczenia za tego jelonka i raczej no, czarny jednorożec. Nie wiem, chyba wydaje mi się, że są słabsi, a może po prostu ja jestem o tyle lepszy. Dobra, ale tak czy siak teraz będzie główna walka z bossem, więc tutaj może być już bardziej ciekawie. W pierwszej kolejności oczywiście mag ludzi lasu, trzeba go wykończyć. I bardzo ładnie. I nic się nie martwię, bo wiem, że mogę zawsze użyć moich miksturek leczących. Na przykład w takich momentach jak ten. Zobaczcie, no naprawdę radzę sobie, radzę sobie. Zużyłem wszystkie moje miksturki, ale sobie dałem radę i raczej jest duże prawdopodobieństwo, że uda mi się to przeżyć. Chociaż jednak ten jednorożec chyba przeważył szale zwycięstwa na moją niekorzyść. No cóż, zdarzają się również takie wypadki. No ale cóż, nie ma się czym przejmować, prawda?
i po prostu kontynuować walkę. Jednak będzie tutaj trudniej niż miałem nadzieję, że będzie. No, ale może gdy spróbujemy manewru uciekającego, będzie jakoś łatwiej. Po prostu najważniejsze jest to, żeby ten jednorożec tutaj nie podszedł, bo gdy on podchodzi, to wtedy się dzieje niedobrze. Aha. I tutaj zapomniałem niestety o leczeniu, no ale cóż, zdarza się to również najlepszym, prawda? Świetny cios. W ogóle zobaczmy, jak ten... dość śmiesznie wygląda, naprawdę śmiesznie wygląda ten mag ludzi lasu z tą stalową osłonką na głowie. No ale... cóż, tacy są ludzie lasu, zabawni, więc nie będę im tego odbierał. Ach, i... strasznie się uwzięli na nogi Kira ci ludzie lasu, no ale cóż. A i tutaj miałem wielkiego pecha, bo Kiel zawaliła tym razem walkę i po prostu przez nią straciłem możliwość zwycięstwa. No bez jaj, no co to miało być? Tak od razu, bez niczego, żem stracił nogę, to naprawdę bez sensu, tak być nie powinno. Czuję się oszukany. Dobra, zabij go Kiel chociaż z tego wszystkiego. No, ale już widzę, że Kir prawie zdycha. No ale tak to jest, gdy nie może się wyleczyć więcej niż do połowy życia, bo nie ma nogi. No i super Kiel, musiałaś go zostawić mu 2 punkty życia, oczywiście. Nie byłabyś sobą, gdybyś tego nie zrobiła. Dobra, teraz już chyba mi się nie uda przeżyć. Jeśli mi się uda, to będę szczęśliwy. O, szanse na zwycięstwo wzrastają. Jeśli nie będzie jakichś nieprzewidzianych okoliczności, to uda mi się wygrać. Tak, teraz jestem już tego prawie pewny. Dobra. To co? Udało się. Dobra, zapiszę grę, podniosę ciało. I po prostu, jak widać, ciało... zadanie wykonane, spotkamy się w wiosce, w tym... u wolnych... komu tu mieliśmy zanieść? Gubernatorowi. Spotkamy się u gubernatora, a ja sobie wrócę, ja sobie wrócę po prostu do bazy i oczyszczę ten obszar potem. Nadszedł czas sklepowy i sprzedaję wszystkie te rzeczy, które tutaj zdobyłem i po prostu wam pokażę, ile co jest warte, nie będę się rozczytywał zbytnio. Zobaczmy, ten róg czarnego jednorożca rzadkość, uratować od zatrucia potrafi, no cóż, nic niestandardowego, ale dużo pieniędzy otrzymujemy. I zobaczcie, oto jest stal. Porównajmy ją z żelazem. Cóż, lepsze niż brąz. Waga się nie różni, złożoność się oczywiście odrobinę różni i obrażenia 8,2 i 7,0. Tak więc myślę, że bardzo opłaca się zrobić. No, znaczy, mówię bardzo, ale tak naprawdę nie wiem jak bardzo. Ale zobaczmy, 87-107 w porównaniu do łuku 71-87, więc teraz jest to już różnica, którą opłaca się wykorzystać i zrobię tutaj łuk. Ale trzeba zobaczyć, że aż mamy możliwość na włożyć czar o złożoności 47, tak więc zwykłe osłabienie na te parę sekund wystarczy, aby wrzucić do tego łuku. I proszę bardzo, w ten oto sposób otrzymujemy bardzo dobry łuk. No nie było tak drogo nawet. I jak widać, ten stary łuk jest jeszcze dodatkowo plus 5 do ataku otrzymaliśmy, więc się to bardzo nam opłaciło. Czy opłaca się zrobić hełm albo jakiś inny element zbroi?
Szczerze, 87,5 w porównaniu do... To jest 5 punktów więcej, więc... nie sądzę, żeby się opłacało zrobić z tego hełm, a coś takiego jak rękawice, bo na nic innego moje postacie nie będą w stanie unieść. Na przykład te rękawice za 22 tysiące to są najlepsze, tak? Te są tanie i tam już nic nie ma ciekawego. Te rękawice za 22 tysiące to jest 17,5 w porównaniu, no to jest 7 punktów. Akurat na rękawicach to dużo więcej. I wiecie co, zrobię sobie rękawice i buty z leczeniem, ale tu już poza nagraniem, bo nam się to przeciąga. I zobaczcie jak teraz, kurczę, Kir wygląda, dopiero teraz zauważyłem, że wyrósł z tej koszulki i mu brzuch wystaje, no cóż. Te portki tak dają czadu. No, tak czy siak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kurczę, dalej nie mogę otwierać tych pniaczków. Może 75 umiejętności użyj karni będzie wystarczająco. Właściwie 80 razem ze zręcznością kiel. Mam nadzieję, że to będzie już wystarczająca ilość. Taką mam nadzieję. Tak więc do zobaczenia już teraz naprawdę.